Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj stoję z takim pięknym obrazem, który wczoraj na mszy świętej u nas w Łodzi dostałam od pewnej dziewczynki. No, jest zachwycający nie tylko dla mnie, ale każdemu, komu pokazuję ten obraz, to każdy się zachwyca pięknem, prostotą i miłością, którą tutaj widać. Ale chcę Wam też pokazać taką piękną pracę, którą wczoraj dostałam. I jeszcze dostaliśmy do rozwinięcia wiele plakatów, piękne one są. Dostaliśmy jeszcze taką pracę zrobioną z kleju brokatowego, tak się to nazywa. Te Wasze prace są prześliczne. I jeszcze wczoraj była pewna rodzina, która przyjechała z bardzo daleka, nie wiem, czy to zobaczycie nazwę, z Wilna, to jest spoza naszych granic Polski. Bardzo się cieszymy, że tak dużo dzieci przyjeżdża do nas wraz z rodzicami na mszę świętą o godzinie 10 w niedzielę. Dzisiaj, kochane dzieciaki, mam nadzieję, że macie przygotowaną gitarę, bo będziemy śpiewali i grali, że Bóg jest dobry. Bóg jest bardzo dobry, a więc idziemy do muzokomnaty. Jeszcze tylko jeden filmik i pędzimy tam. Do zobaczenia zaraz. Dzisiaj mamy dla Was bardzo fajną piosenkę, której będziemy się uczyli A. śpiewać, B. grać. Także wszyscy chłopcy i dziewczynki, którzy piszą do nas, że się bardzo cieszą, że kapelmistrz Adam uczy na gitarze, to biegnijcie, jeśli gitara nie jest przygotowana, biegnijcie po nią i przygotujcie. A my zaczniemy od piosenki śpiewu oczywiście. Przed chwileczką ją słyszeliście, Bóg jest dobry, nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu. To też jest taki dobry zwyczaj, żeby pamiętać o Bogu codziennie, prawda? Tak jest. Codziennie właśnie, Adam, a czy ty jakiś masz dobry zwyczaj taki? Na pewno masz dużo, ale jakiś powiedz nam. Mam dobry zwyczaj. Powiedz. Na przykład ja mam taki dobry zwyczaj, że mam porządek w narzędziach. Tak, ja mam w takim swoim kąciku warsztatowym taką ściankę, na której są powieszone narzędzia. Dzięki temu jak podchodzę, to wszystkie je naraz widzę. I nigdy nie muszę szukać. Ojej, to jest super. Tak, to jest bardzo wygodne. No i nigdy nie szukam śrubokręta, chyba że ktoś mi pożyczy, ktoś sobie pożyczy. Ale tak to na przykład, no to jest taki dobry zwyczaj na przykład. No wiecie co, to jest już drugi, który powinnam skserokopiować, bo u mnie narzędzia, jakie mam w domu, to są w szufladzie i nigdy nic nie mogę znaleźć. Nie, w szufladzie nigdy. Zawsze jest bałagan. Szuflada ma to do siebie, że... Ciężko tam utrzymać porządek. Ja widzę, że ja dzisiaj sama trochę sobie nakseruję tych dobrych zwyczajów. Chyba tylko, gdzie ja sobie taki kącik zrobię? No, jakiś tam znajdziesz. Można pomyśleć. Spokojnie. Bardzo fajny, słuchajcie, sposób. No nie no, skseruję. A my teraz gramy piosenkę Bóg jest dobry, a ponieważ Bóg jest dobry, to nie lękaj się, nie poddawaj się nigdy, bo dobry Bóg jest tu. Zaśpiewajmy. Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. A teraz dzieci, wszystkie z nami. Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Same dziewczynki. Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Sami chłopcy z Adamem. Nie lękaj się. Odważni chłopaki. Nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. I razem będzie najładniej. Nie lękaj się, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Posłuchajcie zwrotki. Zapytasz, po co świat?
Zapytasz, po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak kocha cię. Nie lękaj się, nie lękaj się. Nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Zatrzymamy się tutaj na chwilkę. Słuchajcie, w tej pierwszej zwrotce zauważyliście, że ja część śpiewałam, a część mówiłam. Zrobiłam tak. Zapytasz, po co świat? Zapytasz, po co ja? I można tak zrobić, ale teraz zrobimy wersję z tym, że zaśpiewamy cały tekst i ty możesz sobie wybrać, którą wersję chcesz zaśpiewać lub zaśpiewo powiedzieć. Coś czuję, że znajdą się dzieci, które chcą też powiedzieć, ale znajdą się też te, które chcą zaśpiewać. Więc teraz cała pierwsza zwrotka śpiewana. Uwaga. Zapytasz, po co świat? Zapytasz, po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak kocha cię. Nie lękaj, zapytasz, jeszcze raz. Zapytasz, po co świat? Zapytasz, po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak kocha cię. Nie lękaj się, jeszcze raz. Zapytasz, po co świat? Zapytasz, po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak kocha cię. Nie lękaj się, nie lękaj się. Nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie lękaj się, nie lękaj się. Nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. I zwrotka o wstawaniu z łóżka. Tak czasem trudno wstać. Co? Z radością życie brać. Przebacz, może będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz. Nie lękaj się. Jeszcze raz ta zwrotka. Tak czasem trudno wstać. O. Z radością życie brać. Przebacz, może będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz. Nie lękaj, zaśpiewajcie z nami. Tak czasem trudno wstać. O. Z radością życie brać. Przebacz, może będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz. Nie lękaj się, nie lękaj się. Nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie lękaj się, nie lękaj się. Nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Piosenka nie jest trudna, prawda? I została nam druga zwrotka. Ja ją specjalnie zostawiłam na koniec, bo to jest taka zwrotka ewangelizacyjna, bo tam jest taki tekst. Kolejny wieczór sam. Powoli, dosyć, marsz. Ale zauważ może, bo ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię. A więc chodzi o to w tej zwrotce ewangelizacyjnej, że gdybyście kiedyś na swojej drodze życia, jak już nie będziecie małymi krasnalami, tylko większymi i jeszcze większymi, spotkali człowieka, który się czuje bardzo samotny i powoli ma dosyć, to wtedy możecie mu powiedzieć, że nie jest sam, że wokół nas jest dużo przyjaciół, tylko trzeba się rozejrzeć, bo tak to jakbym patrzyła w podłogę, powoli mam dosyć. To tam nie ma. Nie ma, a tu jest. Tylko trzeba czasem spojrzeć dookoła i wokół nas są przyjaciele. Ale jeszcze ważniejsza informacja, którą nawet małe krasnale mogą przypominać smutnym osobom, że przede wszystkim jest Pan Bóg, który bardzo nas kocha. I pamiętajcie, mówcie wtedy ludziom, to nie jest legenda, to nie jest historia, to nie jest opowiastka. On naprawdę zmartwychwstał. Woo! To jest super news. No to teraz uczymy się drugiej zwrotki ewangelizacyjnej. Kolejny wieczór sam.
kolejny wieczór sam. Powoli dosyć masz. Zauważ może, że ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię. Nie lękaj się. Jeszcze raz. Kolejny wieczór sam. O. Powoli dosyć masz. O. Zauważ może, że ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię. Nie lękaj się. Nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Chyba umiemy, 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 ale zanim weźmiecie gitary i z kapelmistrzem Adamem nauczycie się, jak zagrać tę piosenkę, kapelmistrz Adam ma fajne pomyślaki i pomysły, to te dzieci, które nie mają gitary, biorą instrumenty grzechotkowe, a ja wezmę grzechotkę, którą robiliście z kapelmistrz Madzią i grzechotkę, którą wy zrobiliście dla niej. No po prostu szok. Ja będę grała tym i tym i zagramy całą piosenkę, dobra? Dobra. Wszystkie dzieciaki śpiewamy. Nie lękaj się, Bóg jest z nami, aleluja. Nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Zapytasz, zapytasz po co świat? Zapytasz po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak kocha cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nasza zwrotka ewangelizacyjna. Kolejny wieczór sam. Powoli dosyć masz. Och, dosyć. Zauważ może, że ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. I ostatnia zwrotka o wstawaniu. Tak czasem trudno wstać, oj trudno, z radością życie brać. Przebacz może, będzie łatwiej żyć i kochać tak jak tego chcesz. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie lękaj się, nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Wyciągnie cię, Ale fajnie, mam dwie grzechotki. A teraz przechodzimy do prawdziwej nauki. Bierzecie gitary w dłoń i kapelmistrz Adam powie, co robimy. Tak, słuchajcie, więc tutaj nauczymy się fragmentu refrenu, czyli nie, nie, nie lękaj się. I tu będziemy mieli trzy akordy. Pewnie niektóre już pamiętacie, niektóre znacie. Przypomnijmy sobie. Myślę, że ten akord już był, czyli A-dur. Tak, puszczam jeszcze raz. Tak. Przypominam, że jeśli ktoś nie wie, nie ma akordów, to można znaleźć na pewno w internecie dużo takich właśnie rysunków, tabeli, chwytów, więc można sobie to dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. To jest pierwszy akord. Drugi, D-dur. Tak, jeszcze raz. Pokazuję, tak. To jest akord D-dur. I trzeci akord E-dur.
Tak, jeszcze raz. Dobrze, i tak i w takiej kolejności będzie A-dur, D-dur, E-dur, A-dur. D-dur, E-dur. I A-dur. Dobra. A teraz skupmy się na prawej ręce, czyli rytm. Popatrzcie, jak to wygląda. Tutaj zwróćcie uwagę, że też będziemy sobie liczyć do czterech. Uwaga, posłuchajcie, jak ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli rytm jest bardzo prosty. Pokażę to na jednym akordzie. Tak, na razie uderzamy prosto, nie akcentujemy jeszcze. A teraz i liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zrobimy, podobnie jak robiliśmy to przy okazji instrumentów perkusyjnych, będziemy akcentować. Na dwa i cztery uderzamy troszkę mocniej, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli co drugi jest mocniej. Jeden słabiej, drugi mocniej. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 I cały czas w ten sposób uderzamy. Tak, taki rytm tworzymy. A teraz pokażę, jak zmieniają się akordy. Czyli pierwszy akord jest A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. I jego trzymamy licząc do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Później zmieniamy na D-dur. Raz, dwa. A na trzy, cztery już jest E-dur. Trzy, cztery. Czyli w zwolnionym tempie jest to tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Zaśpiewamy sobie powoli do tego. Nie, nie, nie lękaj się. Cztery, raz, dwa, trzy. Nie, nie poddawaj się. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, Bóg jest. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy. On ze wszystkiego wyciągnie cię. Cztery, raz. I w ten sposób zagraliśmy sobie refren. Także zachęcam Was do tego, żeby sobie ćwiczyć, cofnąć sobie ten fragment, jeśli coś było za szybko. I no, czekam na Wasze, no, popisy, że tak powiem, gitarowe. Tak. I ciekaw jestem, jak Wam będzie szło. To zrobimy jeszcze tak może, kapelmistrzu, bo ja mam teraz do przebiegnięcia do dalekiej komnaty. Tak. To Ty byś jeszcze raz z dziećmi powtórzył w tym wolnym tempie, dobrze, dzieciaki? Dobrze. Ja też się w ogóle uczyłam, podpatrywałam i może też będę umiała to zagrać. To by było fajnie, nie? Super. No to słuchajcie, to Wy jeszcze raz gracie razem z kapelmistrzem Adamem. Uwaga. Uwaga. To liczymy sobie do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu. On ze wszystkiego wyciągnie cię. Uwaga, jeszcze raz. Nie, nie, nie lękaj się. Raz, dwa, trzy. Nie, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu. On ze wszystkiego
wyciągniecie. Nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się. Bardzo lubię tą piosenkę i w czasie wakacji ona jest bardzo słoneczna, więc można ją sobie śpiewać, nucić i nauczyć jakieś koleżanki, które poznacie może na wakacjach. Co potrzebne nam jest na jutro? Kochane dzieciaki, zobaczcie, jaki ja mam tu bajzel. Co tu jest? Ręcznik, spodnie, koszulka i skarpetki. Wszystko w takim nieładzie. Słuchajcie, przygotujcie na jutro te cztery rzeczy. Ręcznik, koszulka, spodnie i skarpetki. I będziemy się uczyli składać. A te dzieciaki, które już umieją, to sobie jeszcze raz dobrze to przećwiczą i pomagamy zawsze rodzicom. Ściskam Was bardzo mocno, pięknego wieczoru i przed nami, jak zawsze, filmiki z Waszymi buźkami. Pa, pa! Jezus zwyciężył, to wykonał się. Szatan pokonany, Jezus sławą śmierci mocę. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. O, aleluja. Powietrzne powietrzne czasy królem królów jest. Pana! Jezus jest Panem. Pana! Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Tylko... Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Nana. Jest Panem ziemi tej. Dzieciaki, jeszcze konkurs bym zapomniała. Słuchajcie, w komentarzu napiszcie, które zdanie z tej piosenki Bóg jest dobry najbardziej Wam się podoba. Mi się najbardziej podoba... Chociaż nie, ja nie będę Wam mówić, które mi się najbardziej podoba. Ja też napiszę w komentarzu. To był wspaniały dzień. A teraz czas na sen. Dobranoc.